Miski! Jesteśmy w kolejnym odcinku Hotelu Paradise. Przypominam, że ostatnio do hotelu wbiła Beata, która robi dużo dziwnych rzeczy. I wam powiem, że w ogóle wczoraj robiłam zakupy w pewnej drogerii. Kasjerką była moja Wicka i powiedziała, że śmieje się podczas Hotelu Paradise, więc dało mi to taki feedback, że nawet jestem czasami zabawna, więc czuję się o wiele bardziej zmotywowana do tego, żeby to nagrywać. Lecimy. Beato, proszę podejść do mnie. Podczas dzisiejszej rywalizacji na plaży zwyciężyłaś z dwiema dziewczynami. Tak. Z Anią i z Dominiką. I tym samym zdobyłaś prawo do tego, żeby rozbić któryś z tych związków. Jeśli wybrałaby rozbicie związku Iwana i Ani, to po pierwsze złamałaby mi serduszko, a po drugie to byłby straszny small brain, bo Artur wykazał wobec niej jakieś takie, że tam kurwa jakieś fale płyną, a Iwan jest zapatrzony w Ankę, więc to byłoby absolutnie bez sensu, bo po prostu nic by się nie zmieniło poza sypialniami. Oni i tak byliby w tej samej relacji, w której są w tym momencie, tylko spać by musieli osobno. I znowu byłaby pewnie jakaś afera, że chcieliby spać razem, pomimo wszystko. A jeśli chodzi o Artura, no to Artur jest bardzo za tą Beatą, więc z jej perspektywy tutaj jest więcej czego szukać. Dzisiaj muszę podjąć tą decyzję teraz w tym momencie właśnie. Teraz w tym momencie. Iwan, a ty byś chciał? No tak średnio bym powiedział. Ej, ale przecież miał być ten plan! Kurwa, miał być ten plan, co tam uchnuli, żeby faktycznie ona, żeby Iwan dał jej podkładkę, żeby ona chciała iść z Iwanem i potem po prostu ją wyeliminować. Był taki plan przecież, było coś takiego. Znaczy to jest strasznie skurczyńskie, ale no, jest taki plan, tak? Z bólem serca i strasznym uczuciem, bo bardzo lubię tę osobę, muszę wybrać Artura. Makiaweliczny plan Iwana właśnie legł w gruzach. Widzicie, narrator pamięta takie rzeczy. Ja nie. Tak się nie robi. Jak Grysza zadowolony? A czy dlaczego mam być zadowolony? No jestem zadowolony, tak. No wyjaśniłem sobie z Dominiką. A ta przyjechała, nowa para. To czemu ma być niezadowolony? No właśnie, chociaż o tyle dobrze, że oni faktycznie mieli tą gadkę, szmatkę, że no nic z tego nie będzie, to przynajmniej Dominika no jest upodlona, tak? Ale nie jest tak upodlona, jakby to na nią tak spadło jak bomba. A ja dalej uważam, że Dominika powinna po prostu szukać szczęścia gdzie indziej i elo. Polecam pójść na papierosa najpierw, a później przyjść pod bar. No w sumie. Jakby na to nie spojrzeć, Dominika została postawiona w najtrudniejszej sytuacji. Boję się, że pojadę. Tak się chyba stanie, w sensie, no, uratować ją mogłoby tylko to, jeżeli by ktoś przyszedł nowy, albo gdyby Robert się nad nią zlitował, po prostu po starej znajomości. Znaczy, bo ona mówi, że boję się, że pojadę do chaty, no i, no, jakby, no, minus, że skończy się twoja przygoda z programem, tak, ale z drugiej strony, już pobyłaś sobie tam, spędziłaś fajnie czas, pogrzałaś się na ciepłym Bali, popływałaś sobie, poznałaś nowych ludzi, niektórzy bardziej na plus, inni bardziej na minus, ale poznałaś dużo nowych osób, pewnie jakieś relacje ci zostaną, no bo ta nagroda główna, no fajnie, fajnie pieniądze dostać, ale wydaje mi się, że takie uczestnictwo w takim programie, no to jednak trochę też inne plusy daje człowiekowi, więc ona tu długo była, dużo fajnych rzeczy przeżyła i jakby no minus rozstawać się z nimi wszystkimi, tak? Zwłaszcza, że z wieloma osobami ma fajną relację, ale no nie jest to jakiś dramat, no nie? To jest dramat! W sensie jak się wyjeżdża z wakacji, że kończą się wakacje, no to też trochę smuteczek, ale no taka jest kolej rzeczy trochę, no nie? Wydaje mi się, że Artur podziałał w taką stronę, że teraz jest bardzo przekonany do Aty, ponieważ próbował porozmawiać, czy tam przeprowadził jakąś rozmowę z Domi. No a Domi nie próbowała go zatrzymać. Mogła go zatrzymać w jakiś sposób, zainteresować jeszcze sobą, zaciekawić, a wiesz, rozłożyła całkowicie ręce, no to taki facet o co ma tu walczyć. Ale to trochę tak nie działa, bo ten związek psuł się z jednej i z drugiej strony. I to już nieważne jaka jest tutaj układ sił, czy jakby ze strony mężczyzny, czy ze strony kobiety. Chodzi o to, że to nie działa tak, że jedna strona ma stawać teraz na głowie i cyrkować, żeby tą drugą zabawić i w jakiś sposób sztucznie przy sobie przytrzymać. To jest bez sensu. To by nic nie dało. Jeżeli jest zdrowy związek, to dwie strony jakby tyle samo dają z siebie i troszczą się o siebie wzajemnie, a Artur w Dominikę wyjechał, ma już od dawna, więc tak naprawdę to, że oni poszli w swoje strony, to jest dobrze tak naprawdę. Mi mówili wokół, że po co ja za tym idę, ja akurat twarda, bo pójdę za Arturem, bo jak słyszę, że pójdzie za mną, to ja też pójdę, tak? No. A to widzisz, taka draka. Muszę coś powiedzieć strasznego. Strasznego. No niemiłego, muszę coś powiedzieć niemiłego, bo we mnie tkwi. Po pierwsze, rzęsę mam w oku. A po drugie, nie mogę przestać patrzeć na to, jak bardzo make-up Dominiki jest tutaj odcięty. Że tutaj jest tak ciemno, a tutaj jest jej szyję naturalna skóra. No nie mogę przestać na to kurwa patrzeć, no. To jest fajna dziewczyna, wszystko jest okej z nią. Ale no ten podkład, nie mogę przestać na to patrzeć. No cały czas oko mi ucieka, no. Teraz nas będą mieli na celowniku, bo będą się nas bać, bo wiedzą, że jesteśmy silną parą. Bardzo silną. Z jakiej paki oni niby są silną parą? Nie wiem. Oni są silnymi charakterami, jedno i drugie, to tak. Ale silną parą nie są, oni są parą od 5 minut. Ona może zrobić jeszcze 20 fikołków, on tak samo. Silną parą to bym ich kompletnie nie nazwała. No tak, ale to jeszcze przecież teraz zależy. Teraz, no ty, no, mam nadzieję, że podejdziesz do mnie na rajskim, tak, no... Nie powiedziała. Jak się Artur przejedzie na swojej podłości, to śmiechnę. Ale nie będziesz mi przytulał? Kurczę, może to da radę jakoś odkręcić. Nie, nie jestem taki. To ja nigdzie nie idę. Chyba, że będziesz chciała, to inna sprawa. Ale no raczej wolałbym cię najpierw poznać bliżej. A z Dominiką jak było? Z Dominiką było tak, że oni się spiknęli i już się przytulali w łóżeczku, już czuli się misie. Także no, masz Artur co chciałeś, tak? Ja teraz jestem w gównianej sytuacji. Taka sytuacja, nie? Zobaczymy na następnym rajskim, czy ona mnie wybierze. Jeśli mnie nie wybierze i odpadnę, było mi przyjemnie tutaj uczestniczyć w hotelu. No cóż, Artur, powodzenia. No nie mogę powiedzieć, że trzymam kciuki za ciebie, tak? Co ty smutna taka jesteś? Ja nie. Wybrałabym cię. Ale ty byś mnie później nie wybrał. Nie mów tak. No bo wiem, żebyś mnie nie wybrał. No powiem tak, gdyby ona dała się złapać na ten scam z Iwanem, ten cały plan magiczny, no to by świadczyło o bardzo jakby niskiej inteligencji. Więc jakby dobrze zrobiła, bo ona by była z nas siebie zrobiła do kwadratu. No przecież to jest taka pułapka, jakbyś wykopał dziurę w ziemi i zakrył to jedną kurwa gałęzią. I liczył na to, że ktoś wpadnie do tej dziury. Cieszę się, że nie wybrało, że jednak ja nadal jestem za nią, wszystko jest w porządku. Nic nie muszę kombinować i tak dalej. No i w sumie to jest dobre dla mnie. No jedyne co, to magiczny plan wyeliminowania Beaty nie będzie tak łatwy do zrealizowania. Śmieszy mnie to w ogóle, bo to jest znowu ten case, że przychodzi nowa osoba i wszyscy są like, no teraz trzeba wyeliminować, to trzeba, pozbyć się! Jak tam? Okej? Tak Artur, ona na pewno chce ci się zwierzyć, że ją chłopak rzucił. Thank you. Ej, teraz alternatywna rzeczywistość, alternatywny scenariusz. Jest jakaś dziewczyna, powiedzmy, nazwijmy ją Basia. I jest Basia i ona sobie tam musi wejść w jakiś związek z jakimś typem, no i ona się związuje z typem, ale tak zupełnie po ludzku zaczyna sobie gadać z barmanem. I tutaj zaczyna być jakaś chemia. I co wtedy? Co ona ma zrobić? Ja bym specjalnie odpadła, żeby się, jakby, wiecie o co chodzi, żeby się spotykać, no, wiecie o co chodzi? Odpowiedź brzmi, nie... Chodź do mnie, przepraszam cię. Nie przepraszaj, idę się spakować. Zaraz przyjdziemy. Zaraz przyjdziemy. Tego przepraszania też nie lubię, no bo... No, to jest takie... Już też takie trochę lizanie do pska, nie? No raczej. Na chuj właśnie przepraszasz, jakby wiesz. Wszyscy wiedzą jak to działa. Przychodzi Claudia L. Dursi, karty na stół rzuca i trzeba tańczyć jak Claudia L. Dursi zagra. No, ona nie ma winy, ona i tak musiała rozbić jakiś związek, więc tutaj jakby przepraszanie to jest... Po co? No wiesz, można powiedzieć, że z Atą przez chwilę miałyście wspólne zainteresowania. Tak, staram się łagodzić. Ty potworze, narratorze! Pierdol się. Damy się pakuje. Ej, jest na górze? No. Ty pomogę walizki przynieść, co? Idź pomóż się spakować. Słucham? Idź pomóż się je spakować. No właśnie pójdę, bo nie wiedziałem, czy ona się pakuje, czy nie. Ona na pewno będzie zachwycona, że akurat od ciebie, Arturze, dostała pomoc. Myślę, że super sobie pogadacie jak kumpel z kumplem, tak? To się zgadza. Dominika, no widzę, że masz do mnie urazy, tak? No jak mam się mijać z kimś w pokoju z niefajną miną i zastanawiać się, o co ci chodzi, to wolę sobie krążyć po singlówce sama i wiedzieć, o co mi chodzi. Jest tu głos rozsądku, tak? Słuchajcie mnie uważnie. Słuchajcie? Mam. Jaki? Ja z Karoliną podejdę do Roberta. Ja jutro wracam do domu, a ty podejdź do Adama. Sonia! Wy? Girl! To miłe, ale dlaczego tak? Nie, a czemu ja mam podchodzić do Roberta? No jesteś jego parą. No jestem i co? Nie chcesz podchodzić do Roberta? Słucham? Nie chcesz podchodzić do Roberta? Ale co to zmieni? Przecież ja jestem z Robertem. Ona nie wie, jak to działa, tak? Ona nie wie. Przyszła do programu, nie wiem, co to jest za program. Myślałam, że idę do próba milionerów. Jeszcze jak? Na rajskim rozdaniu może się wszystko zmienić, rozumiesz? No, a wam chodzi o to. No, ale do kogo ja mam podejść? Do Roberta podchodzę. Tak. Ona daje mi totalnie vibe tego dziadka w 1 z 10. Wyznaczam, odpowiadam. Tak, ale czas już upłynął. Trzeba było brać tego Bartka i teraz by się nie p***doliła. Fakty! A Bartek cały czas nieraz takie miał sytuację, że chciał, że ciebie, jednak ciebie z tobą pogadać, a Artur od razu wyskakiwał, Ale no, z drugiej strony, Julka, kopiesz leżącego, tak? Jest to dosłownie to, co robisz. Ja mimo wszystko i tak czułam, że Bartek jest tym lepszym, ale zawsze się śmieję, że ciągnie mnie do złego. I no bliżej byłam z Arturem, ale no teraz żałuję tego. Tymczasem Bartek ogląda ten program, potem już w domu jest like kurwa wam wszystkim na mordę. Mówiłem, że ja jestem dobry. Wywaliliście mnie, teraz tańczcie kurwa małpki. O nie! Robert, ja muszę z tobą porozmawiać, bo ja po prostu, ja już nie wytrzymam. Ja nie umiem siebie oszukiwać samej i wiesz o co chodzi, prawda? Nie wiem. No Robert, no patrzę na ciebie, patrzę na Adama, no i wolałabym ciebie, no. Have you ever had a dream? Zaraz zwymiotuję w tym hotelu Paradise. Naprawdę tu jest paskudnie jest dzisiaj. I jest wspaniale jednocześnie, bo content! Stwierdziłam, że ty musisz o tym wiedzieć, bo ty nie jesteś głupi i ty wiedziałeś, ja nie jestem głupi, dlatego wszystko analizuję. Ja wiem, tak. Że Adamowi się podoba Dominika. Nawet jeżeli mam stąd pojechać, to trudno. Ale powiedziałam prawdę i jestem z tego mega szczęśliwa. Jest mi smutno, ale nie płaczę, bo nie uważam, że jest tu po co płakać. Jaki ona przeszła character development w ogóle, widzowie! Pamiętacie Sonię z początku? Ona by płakała nad tym, że ryba obok niej przepłynęła w morzu, czy tam oceanie. A teraz mówi rzeczy, wleka swoją duszę i co? Ani łzy! Wow. Robert zrozumiał sugestie Soni, ale to nie oznaczało, że zapomniał po co wrócił do hotelu. Zemsta na Kamilu za wyrzucenie Magdy w tym przypadku była celem nadrzędnym. Nice. Dobra, kurwa. The plot fucking thickens. To jest chyba mój ulubiony wątek. Jeszcze się dowiem jeszcze pewnej rzeczy, tylko muszę to samo zmontować, bo widzę, że się nie dowiem. Jakiej rzeczy? Julia. A, no. Ty z Kamilem, czy co? No. Jakby Robert wyeliminował Kamila po prostu w taki sposób, że podszedłby do Julki na rajskim rozdaniu i ona by wybrała Roberta, to by było fucking savage and so good. No nie ma bliskiej zażyłości tutaj żaden z uczestniczek tak naprawdę. Jestem puzzlem, który pasuje dla każdego tak naprawdę. No ja nie jestem tu do finału, ja jestem tylko do swojego senu. Jaki to jest praworządny zły? Czekajcie. Jak to jest na skali fantazy, ale taki co robi złe rzeczy, ale cały czas po to, żeby swój cel osiągnąć. Neutralny, praworządny zły. Słyszycie to, jaka jestem dobra? Raczej nie. Wspaniała postać. Z kim się najbardziej nie dogaduję? Z kim się najbardziej nie dogadujesz? Z Kamilem. No i dobra. No mi przeszkadza ta osoba, zrobiła jak zrobiła. No wiesz co? I ja chcę po prostu tą osobę wykluczyć z tych zawodów. Okej. Ona jest like, okej. Wiecie, kto jest jeszcze like, okej. This girl, right here. Adam, będę z tobą szczera, bo po to tu przyszłam. Jezus Maria, Sonia. Ale jeżeli ona faktycznie podjęła taką decyzję, że ona już w sumie mogłaby jechać do domu, to w sumie dobrze robi. To dobrze robi, niech oczyści atmosferę, śmieci trzeba wyrzucić i wtedy niech jedzie do domu ze spokojną głową. I wtedy to będzie dobrze. To będzie tak poprawnie. Adam na mnie patrzy i czuje coś, i że wiesz, że jest taki bardzo troskliwy. No ale serca nie oszukam. Nie chcę tego robić. W całej tej grze Sonia próbowała być szczera. Choć zwykle właśnie za szczerość płaciła wysoką cenę. No ale jeśli ona faktycznie ma już taki mindset, że jest like, dobra, jadę do domu, no to dobrze robi, no. Przynajmniej nie będzie jej takim kolcem w oku gdzieś tam tkwiło potem. Bo ja to jestem taka, że ja to bym w ogóle miliard lat pamiętywała wszystko, co się działo w takim programie. Ja nie ukrywam, ja Robertowi też dzisiaj powiedziałam, że gdzieś tam jest tak, a nie inaczej i moje uczucia do niego są takie, a nie inne i to nie jest miłość, zakochanie, nie jest po prostu, jest mi bardzo smutno, że się tak stało, ale że jesteś ty i tyle i nie jesteś żadną opcją rezerwową ani nic. Aha. No ale jednak z tego, co tutaj jakby przedstawiłeś, no to jednak on troszeczkę wychodzi na opcję rezerwową, no. No ja bym nie czuła się jakoś wybitnie na miejscu Adama. Nikt mi nie dał tyle zainteresowania, tyle uczucia co ty i ja miałabym teraz pójść do Roberta, który już raz mi dał strzał kolanem i... Cały czas tłuko. Nawet ptak się uruchomił, żeby mówił: Sonia, uważaj! Sonia, weź, nie przegnij pały! Ja już nie chcę stąd jechać, wiesz, ja już tu tyle się poślizgałam razy, jak na łyżwach, że ja już chcę walczyć o ten finał. Co? Ja nie rozumiem czegoś. To co, ona oszukała tą Dominikę? Jezu, ja nie rozumiem. Może jestem za głupia na to, a może właśnie zbyt osadzona w rzeczywistości. Podczas rozmowy z dziewczynami Sonia zadeklarowała, że stanie za Robertem i tym samym wymelduje się z hotelu. Podczas rozmowy z Robertem zadeklarowała uczucie, co można odebrać za wyraźną sugestię wznowienia szczęśliwego związku. A przed chwilą zapewniła Adama o lojalności. I tu się zgubiłem. Właśnie, Sonia, co ty robisz? Bo ja już ciebie nie kumam. Ale to jest straszne w ogóle, jeżeli się takie rzeczy, jakby wiecie, ja bym nie chciała być jej na jej miejscu, bo nie możesz nikomu powiedzieć to, co masz tak naprawdę w głowie. Ja bym świra dostała. Słyszałeś? Trójkę dzieci ma. O, nice. A ty śmiesz, że oni są tacy malutcy, nie? Domi! Zapowiadał się piękny dzień. Robert i Karolina szukali iskry namiętności. Jeśli chodzi o Roberta i Karolinę, to widać było, jak tam zajebiście się ze sobą bawią. Kamil prawdopodobnie miał objawienie. Kamil wygląda jak z jakiegoś obrazu takiego klasycystycznego. O. Jezu, mama dumna ze mnie będzie, nie? No, choć może być niezręcznie, kiedy się dowie, że te kwiaty są pod ochroną. Powie, takiego syna chciałam wychować. I ta Ania synowa, i wyględna, i robotna. Ogólnie to muszę wam coś powiedzieć, bo ja czasem czytam wasze komentarze. Znaczy nie, że czasem, no czytam wasze komentarze i wyszuję! Bożeż ty. Wszystko mi zaspoilerowaliście. Znaczy nie wszystko, ale to jest dobra w sumie informacja, słuchajcie. Podobno Iwan i Ania są zaręczeni teraz w prawdziwym świecie. O, to jest so cute! Przejdziecie mieć w ogóle taką historię, że ktoś tam się ich pyta, potem jest, nie wiem, hajtają się i ktoś się pyta, a jak wy się w ogóle poznaliście? A oni mówią, kurwa, w Hotelu Paradise, czaisz? Nie, no jaki misiu, kochany. Jaki piękny i żeluczki. Kocham żelki. Mamo Iwana, dziękujemy. Ale kocham też kwiaty. Boże, ja będę płakać. Ich związek zacznie mnie wzrusza. Oni są tacy faktycznie fajni dla siebie. I jeszcze teraz z tą wiedzą, że oni faktycznie będą razem jeszcze później po tym hotelu, to nie wiem, no ja pierdzielę, no. Tak się nie da komentować, jak mi łzy do oczu napływają. Czy to było prawda, że taka gdzieś mówiłaś, że podobać się im? Nie doszły słuchy, że Iwan ci komuś mówił na plaży? Ale co mówił? Że ja powiedziałam, że mi się podoba? No właśnie, jakby nie wiem, skąd to się wzięło, dlatego chciałam zapytać. Też nie wiem, bo mi Sonia mówiła i też się zastanawiam. Ona tam dostała żelki, no nie? I teraz mnie naszła ochota na żelki. Just bear with me for a moment. Later. Nie powiem wam, jakie to, bo nikt mi nie zapłacił. No dobra. Dobrze, dobrze. Mam tego mojego wspaniałego Iwanka i jakby mi ktoś go zabrał, no to nie byłoby fajnie. Jakby mi ktoś Kamilka próbował zabrać, to zatłukam tępym narzędziem. A skąd miałeś kartki? No, z giełdy. Na giełdzie byłem. No, wyrwałem po prostu. Ludzie, którzy posiadają ten hotel, będą musieli zasadzić na nowo i generalnie będą niepocieszeni, że ogłóciłem krzaki, ale to z miłości, Aniu. Po południu w hotelu pojawiła się skrzynka, a wraz z nią nadzieja, że poziom zabaw nieco wzrośnie. No, tu bym nie szalał, ale zaryzykujmy. Co tym razem otrzymają? Kiedyś przyszło wielkie pudło i ja myślałam, że tam będzie jakiś, nie wiem, jednorożec. Okazało się, że były tam jajka i bułka tarta, żeby dziewczyny zrobiły kotlety, więc teraz moje oczekiwania, moje nadzieje są dość nisko ulokowane. A ty w ogóle się mną nie interesujesz dzisiaj? Jak to? Jak to? Nie obudziłeś mnie? Nie, bo wyszedłem, myślałem, że Ada cię obudziła. No Soniu, ale powiedziałeś temu człowiekowi, że tu w sumie jest troszeczkę kicha, więc no to chyba normalne, że on troszeczkę większy będzie miał dystans do ciebie, no nie? Gra skojarzenie. Już brzmi źle. Na karcie znajdziesz jedno słowo, do którego podasz 3 skojarzenia, bez zastanowienia. Coś dla ciebie, Kamil. Inni gracze mają prawo zapytać cię o wyjaśnienie jednego wybranego skojarzenia. Enjoy. Zauważcie, że czasami pojawiają się w hotelu takie rzeczy, że trzeba jakoś zabawić te dzieci. Weź im wrzuć, nie wiem, Chińczyka. Iwan. No to... Iwan, rodzina, miłość. Dlaczego Iwan? Moja rodzina i miłość. Jesteście rodziną? Znaczy, nie, ale będzie. Ale będziemy. Że będzie, po programie. Małżeństwo? To będzie małżeństwo. Szczęście. Tak. okej? Szczęście po prostu, okej. Sexy. Szpilki, obcisłe sukienki i Julia. Ej, ja myślałam, że to będzie na zasadzie zgadywania, the fuck? Otóż nie. Awantura. Kamil. Widzicie, że przypadek? Że przypadek, że akurat wylosował tą kartę, czy ktoś to liczył? Dlaczego Kamil? No bo no, mamy między sobą spinę, którą widać, wiadomo, nie? Wiecie, mi też się Kamil kojarzy z awanturą. Totalnie. Okrutnik, no. Kara. Rodzice. Młodość i... Złe oceny. Mandat. To jest moje skojarzenie. Impreza. Party, party, weekend, weekend. No. Techno. Ona totalnie mi się też kojarzy z techno. Totalnie. Dominika od początku daje wajby takie, że techno ją interesuje. Pustka. Ja. Głowa. Konto. Serce. Puste serce masz? To są... Tak. Tak? Mhm. Trzeba zapełnić miłością. Tutorial jest prosty, moja droga. Nabywasz pies. I czy to będzie pies ze schroniska, czy pies z hodowli, nie jest to istotne. Po prostu pies. Zobacz, co mam na tapecie. Jest to pies. Ona się rozpycha bardzo w sercu, więc pies. Pies to jest rozwiązanie. Dla niektórych rozwiązaniem może być kot. Tutaj w tej dziedzinie nie mam akurat doświadczenia, gdyż mam utulenie na koty. Ale pies. Samotność. Na pewno utrata kogoś wiąże się z samotnością. Smutek. I żal. Dlaczego żal? No, czasami jesteśmy, mamy żal do, wiesz, do tego, że jesteśmy samotni i... A żal do kogoś? Często tak. Ja mam to wpić. Ciekawe, czy to jest jego reakcja, czy to jest tak zmontowane. Przemoc. O, Artur, ściana! Alkoholu, agresja, miasto. O, i wszystko jasne, już mówię, jak dużo powiedział sobie. Jak bardzo nie chciałabym spotkać Artura na przykład o 3:00 w nocy przy jakiejś budce z kebabem. Bardzo bym nie chciała. Jak widzę, że ktoś jest rasistą w moją stronę, to się nie p***dolę. Tak, rasistą, to czułeś się kiedyś, że ktoś się nie wiem... Tak, byłem prześladowany na tle rasowym, jak byłem mniejszy, to dokuczali mi z mojego powodu mojej narodowości. Czekoladka, Polska dla Polaków. Jak ludzie mówią takie rzeczy, to znaczy, że są kurwa spierdoleni na maksa. Zaufanie. Kobieta, związek, rodzina. A kobiecie stary ufasz bardziej niż przyjaciełowi swojemu? No w chuj, w sensie przyjaźń to jednak piękna rzecz, ale Kamilek, no druga połówka w sensie, no to Kamilek, on mieszka w mojej skórze basically. Serio? Strata, tata. Samochód. Pieniądze. Pieniądze. Tatę straciłem, nie mam taty, nie żyję, samochód bałem, pieniądze też straciłem. Kurde, smutno się tutaj robi, strasznie. Ciemność. Las. Dzieciństwo i... Jakie... Jezu! Ona ma jakieś naprawdę dzieciństwa, historie, jakieś takie przykre. Oni tam powinni mieć psychologa, który ich ciągnął za uszy. Tak sobie patrzę. Tak, tutaj się... Słyszają po ludziach. Zwłaszcza jakie mają... Jezus, no Adam, wyduś to w końcu jeszcze. No, to tak, no. Jakie mają... Adaś jest super i o mnie dba i w ogóle, ale tego jest za dużo. Stop it. Get some help. Jak ktoś jej daje za mało, to źle. Jak ktoś jej daje za dużo, to też źle. Może po prostu Sonia powinna swojego partnera wygenerować przez AI. Wprowadzić dane takie, jakie jej pasują i po prostu posiąść takiego jakiegoś cyborga, który będzie zaprojektowany pod jej potrzeby. Jesteś spokojna już? Domu? No, Robson powiedział tej Ani, że on ma trochę wątpliwości, tak? Bo się boi, że jak ktoś wejdzie, to ja pójdę sobie. Bo Dominika mówiła, że szukacie miłości. No. No tak powiedziała, nie? No. Wiadomo, no miłości nie będzie. No. Ale na pewno przyjdzie jeszcze gość jakiś, może jej się spodoba. Ale to już jest kombinatoryka, już tutaj jest 20 000 warstw wszystkiego, ja już naprawdę nie wiem. Ja już nie wiem, głównie wokół Soni. Nie wiem, co ta dziewczyna chce zrobić, nie rozumiem. Miałabyś pewność? No, ja mu powiedziałam. A tam na dole to kogoś zarzynają żywcem? Co tam się dzieje? Dlaczego jest takie darcie mordy aż? Tylko pytanie, czy jaki Robert ma stosunek jeszcze do Karoliny? Czy on jest w stanie złamać to, żeby jednak ją niestety odrzucić? No ja nie mam nic do Karoliny, ale no to jest taki drugi Krystian. Outsider. Tak. Tak po prostu nie siedzi, ale jest nieobecna. W sensie, no bez kitu jest coś takiego z Karoliną, ona się wydaje w porządku bardzo, ale ona jest bardzo cicha w stosunku do nich. Zauważcie, jak mało jest o Karolinie, bo ma bardzo mało czasu antenowego, bo ona nie robi pracy z siebie, tylko sobie jest. Gdyby to było prawdziwe życie, to bym powiedziała i dobrze, a jeśli to jest taki program, gdzie trzeba kręcić content, no to trochę to na jej niekorzyść działa. Wszystko zmienia. A u nas się nic nie zmieni? Nie. Mam nadzieję, że nic wielkiego nie wydarzy się w związku z moją osobą, że podejdzie do mnie Sonia i po prostu będziemy ciągnąć ten wózek dalej. Szczęśliwie. Tak uciekł tymi oczami, jak powiedział szczęśliwie. No tak se już w tym momencie będzie, ale no przynajmniej będzie. W tym hotelu jest tak, że żeby się tu utrzymać, to nikt tu nie gra szczerze. A ja nie wiem, czy ja szczerością zwalczę tu tyle, żeby tu zostać. Ważne w tym wszystkim jest to, czy chodzi o szczerość w stosunku do innych, czy do samej siebie. Bycie nieszczerym wobec samego siebie, to nie wiem, mi się wydaje, że to jest kara. Ja bym nie wytrzymała czegoś takiego. Ja się w ogóle do takich reality show nie nadaję, bo ja bym po prostu mnie. Ja bym oszalała tam. Od tej odpowiedzi zależy los co najmniej kilku osób. No cóż, co się tam zadzieje? Dowiemy się w przyszłym odcinku. Żelki dobre, dalej wam nie powiem jakie. No, fabuła jest dobra w tym drugim sezonie, muszę przyznać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. O, zrobię Kamilka. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu w filmie, to napiszcie w komentarzu: żółw robi fikołka. I widzimy się w środę w fantastycznym filmie oraz w przyszłą niedzielę w kolejnym odcinku Hotelu Paradise. Pa, pa!